Jeżeli Państwo spojrzą na mapę, ci z Państwa, którzy mogą, nasze zaangażowanie w Polsce jest tak jakby trojakiego rodzaju. Jesteśmy zaangażowani w trzy spółki ciepłownicze, z czego dwie duże. W Szczecińską Energetykę Cieplną, gdzie posiadamy większościowy udział, 66% udziałów, pozostałe udziały należą do miasta. W Energetykę Cieplną Polszczyzny, gdzie mamy mniejszościowy udział, 46%, zaokrąglając. I w spółkę Celsium, która zaopatruje miasto Skarżysko-Kamienne i kilka innych miejscowości w regionie. W tej spółce też mamy większościowy udział. Poza tym jesteśmy operatorem kilku farm wiatrowych w Polsce i jesteśmy właścicielem również małej, niewielkiej spółki dystrybuującej gaz ziemny w Wielkopolsce. Siedziba naszej spółki Eonelis Energia jest w Warszawie. Tam posiadamy małe biuro, kilku pracowników zajmujących się głównie finansami, kontrolingiem. Naszą strategią jest to, że rozwój w kraju na niwie ciepłowniczej następuje przez oba duże podmioty, szczeciński i opolski. Jak Państwo widzą, inaczej troszeczkę niż inni inwestorzy zagraniczni podchodzimy do kwestii brandingu. Uważamy, że marki lokalne są bardzo cenne, bardzo cenione przez klientów i zarówno marka SEC jest marką od 50 lat, Szczecińska Energetyka Cieplna, ECO też jest bardzo cenną marką i chcielibyśmy, aby tak dalej zostało. Naszym udziałowcem głównym, jeśli można jeszcze cofnąć, tam na mapce już po stronie niemieckiej, bo jesteśmy spółką z większościowym udziałem kapitału niemieckiego. Dzień dobry. Na mapce jest zaznaczony w pobliżu Berlina, w miejscowości Fürstenwalde, taka kropka z napisem Edis, to jest nasz główny udziałowiec, 100% udziału w Edis Energii, ma właśnie firma Edis i Edis AG jest dystrybutorem energii elektrycznej i gazu na terenie dwóch landów, dwóch krajów związkowych niemieckich, Brandenburgii, Mecklenburgii oraz udziałowcem w tych zakładach ciepłowniczych w Polsce, o których wspomniałem, a także w 19 zakładach ciepłowniczych, zakładach miejskich w Niemczech. To jest, jeżeli chodzi o naszą działalność w Polsce. Jesteśmy w Polsce jako Edis od 2004 roku, czyli od ponad 10 lat już. W miastach, w których działamy do tej pory, szanowani byliśmy jako doświadczony i odpowiedzialny inwestor. Jesteśmy od 2006 roku w Opolu. W wyniku sprzedaży akcji przez gminy, akcjonariuszy ECO do tamtej pory, Kluczbork, Strzelce, w inne gminy, które brały wówczas udział w tym procesie, sprzedały nam akcje, wygraliśmy przetarg i jesteśmy od tamtej pory posiadaczem 47% akcji. Jak przedstawimy na następnych slajdach, w naszej ocenie w imponującym rozwoju, jeżeli chodzi o tą spółkę, zawsze przedkładamy dobro tej spółki ECO ponad inne interesy jej klientów, czyli mieszkańców Opola, też dbając o to poprzez nasze funkcje w organach nadzorczych, kontrolnych. Dbamy również o to, aby te interesy tych grup mieszkańców, tych grup interesariuszy zawsze były przestrzegane. Stoimy i będziemy stać na straży statutu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Chcielibyśmy, aby ten dokument, który jest dokumentem, który powstał w 1998 roku i nigdy nie był zmieniany, był po prostu przestrzegany, szanowany. Bronimy również praw pracowniczych. Ta kwestia jest dla nas szczególnie ważna z racji tego, że kwestie pracownicze w niemieckich koncernach są niezwykle istotne i dialog prowadzony między stroną pracowniczą a managementem jest bardzo intensywny i bardzo te prawa pracownicze są szanowane. I tak chcemy, żeby również było w Opolu, tak jest w Szczecinie i jeżeli, nie wiem, to mogło być tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie nas jako inwestora, to można powiedzieć koszty ogrzewania, czyli to, ile mieszkańcy Opola płacą za ogrzewanie metra kwadratowego swojego mieszkania na wykresie i w materiałach mają Państwo te dane. Największe spółdzielnie mieszkaniowe płacą poniżej 2 zł za metr kwadratowy. To są dane z zeszłego roku, także mamy doświadczenia z wielu miast i w wielu miastach te stawki są wyższe. Jeśli można następną folię. Tutaj mają Państwo nie stawkę za metr kwadratowy, tylko rzeczywiście opłatę za gigajoule, tak? Bo to jest to, co my jako dostawcy ciepła fakturujemy naszym klientom. Jak Państwo widzą, ten czerwony słupek to jest właśnie Opole zupełnie w środku stawki krajowej, tak? Czyli że tutaj informacje, które się czasami pojawiały w mediach o tym, że w Opolu jest drogo, jeżeli chodzi o ogrzewanie, zarówno od tego
o tej kwestii stawki za metr kwadratowy, jak i złoty za gigadżul są, jak Państwo widzą, znacznie przesadzone. Tak? Tych miast jest wiele na tym wykresie, jeśli można jeszcze wrócić. Jednym z tych miast jest Szczecin, bo ta kwestia też była podnoszona w mediach i za chwilę się do niej odniosę, ale tutaj Szczecin Państwo widzą rzeczywiście w górnych granicach, czwarte najdroższe miasto w Polsce to Szczecin, a Opole, jak Państwo widzą, w środku stawki, jeżeli chodzi o stawkę za gigadżul. Ten wykres z kolei przedstawia wzrost cen i w sumie najistotniejsze są te dwie środkowe krzywe, pomarańczowa i niebieska. Wzrost cen ECO SA w zasadzie nie odbiega od inflacji. Tak? Także patrząc na to, że cena gazu wzrosła dramatycznie od tych kilkunastu lat, cena węgla również wzrosła dużo, dużo bardziej niż inflacja. Ceny zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki dla energetyki cieplnej Opolszczyzny nie odbiegają od inflacji. A jak Państwo widzą na szarej, najniższej krzywej, koszt ogrzewania 1 m2 nawet jest poniżej inflacji. Także to ten koszt ogrzewania 1 m2 to oczywiście jest zasługa zarówno spółki i jej polityki cenowej, jak i działalności spółdzielni mieszkaniowych. Tego nie dostrzegamy, ten fakt oczywiście, czyli to jest tak jakby ta stabilność kosztu ogrzewania to jest zasługa obu stron, natomiast fakt, że energetyce cieplnej Opolszczyzny udało się utrzymać ceny w ryzach inflacji pomimo wzrostu cen głównych surowców, czyli gazu i węgla, no to jest niewątpliwa zasługa, naszym zdaniem, godna uwagi. Kolejny obrazek, który również mają Państwo w materiałach, tu bym chciał przejść do Szczecina, tak? Ponieważ byliśmy troszkę skonfrontowani w mediach z faktem, że przedstawia się nas jako inwestora, który wchodząc do miasta na pozycję większościową, jaką mamy w Szczecinie, od razu podwyższa ceny. I tutaj chcielibyśmy drobne sprostowanie dać. Rzeczywiście cena w Szczecinie jest wyższa niż w Opolu, tego się nie da zaprzeczyć. Natomiast Szczecin ma tak jakby dwa systemy, bo Odra, ta rzeka, która płynie również przez Opole, płynie również przez Szczecin i dzieli miasto na dwie części. W jednej części my, czyli SEC, mówię my, bo SEC jest naszą spółką, jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za produkcję i przesył ciepła, a w drugiej części dzielimy się tym obowiązkiem z firmą PGE, z Polską Grupą Energetyczną. W lewej części Szczecina PGE wytwarza ciepło, czyli ma dwie elektrociepłownie i to ciepło w lewej części Szczecina my tylko i wyłącznie przesyłamy. Na tym wykresie widzą Państwo obie ceny ciepła, tak? Czyli w Szczecinie lewobrzeżnym, tym zaopatrywanym przez PGE, cena wynosi 42 zł i rzeczywiście jest wyższa niż w Opolu. Te szare słupki to są dla porównania inne duże miasta, są tańsze niż w Szczecinie, to przyznajemy rację. Natomiast w prawobrzeżnej części Szczecina, gdzie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za produkcję i przesył ciepła, ta cena już nie jest najwyższa, jest też również w jakiejś średniej stawce krajowej. Z tego co pamiętam z relacji medialnych 34 zł to jest również cena, którą mają tutaj koledzy w Opolu. Czyli jeżeli jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za ogrzewanie Szczecina, tam gdzie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za ogrzewanie Szczecina, mamy praktycznie identyczną cenę tutaj z Opolanami. A tam gdzie jest różnica, bo przyznajmy, że jest, jest to niestety zasługa naszego partnera PGE, z którym rozmawiamy od lat kilkunastu. Do tej pory bezskutecznie, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów, natomiast no taka jest sytuacja w Szczecinie i tutaj to sprostowanie myślę, że się Opolanom należy. To nie jest tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za wysokie ceny ciepła w Szczecinie. I krótko jeszcze, zanim przejdziemy do pytań o rozwoju energetyki cieplnej Opolszczyzny w tych latach, myślę, że przydadzą się Państwu te informacje. Rzeczywiście od momentu, kiedy jesteśmy akcjonariuszem, ten rozwój nastąpił w sposób znaczny, dynamiczny. Jak spojrzą Państwo na wykres, to od 2006 roku przyłączono kilkadziesiąt megawatów obiektów tutaj w Opolu. To są dane tylko dotyczące Opola, tak? W roku 2009 nawet 10 megawatów obiektów, czyli spółka przyłącza klientów w dosyć znacznej ilości. Jeżeli spojrzymy na następny wykres, on przedstawia z kolei ilość umów, tak? Czyli ilość umów przyłączeniowych. Co roku udaje się kolegom z energetyki cieplnej Opolszczyzny przekonać kilkudziesięciu klientów do tego, żeby się podłączyli do sieci ciepłowniczej. Dalej, jeśli można.
Te krzywe, te wykresy przedstawiają wyniki netto spółki od roku 2002. W roku 2006 zostaliśmy akcjonariuszem i współpraca, ta odpowiedzialna, no, mądra współpraca z miastem Opole, bo ona następowała w organach spółki, doprowadziła, spójrzcie proszę Państwa, do takiego rozwoju spółki, który umożliwi wypłatę dla miasta Opole łącznie w tym okresie 56 milionów złotych. Za te pieniądze miasto, zakładam, zrobiło wiele pożytecznych rzeczy w mieście. Za 56 milionów złotych można naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić i przyznajemy również, że nasz udział w dywidendzie też wynosi troszeczkę mniej, zgodnie z udziałami 44 miliony złotych. To nigdy nie była cała dywidenda, tak? I zawsze akcjonariusze zostawiali znaczną część zysku wypracowanego przez w spółce samej, po to, aby mogła ona inwestować dalej. I cieszymy się bardzo z tego rozwoju, który w tym okresie nastąpił. Może byśmy przeszli jeszcze do następnych folii, ponieważ one też dosyć dobrze ilustrują. Patrząc na rok 2000, czy w sumie 98, kiedy spółka była założona i wtedy jej wycena przy akcie założycielskim wynosiła 155 milionów złotych, kapitał zakładowy spółki tyle wynosił. W roku 2007, bazując na cenie, którą zapłaciliśmy gminom, można było wycenić ECO na 220 milionów złotych, czyli już w okresie, w którym ECO rozwijało się bez nas jako akcjonariusza, jako inwestora, nastąpił wzrost wartości spółki. Natomiast dzisiejsze wyceny to są wyceny szacunkowe z kolei spółki. Ta wycena sięga dużo ponad pół miliarda złotych. Tak? I to jest efekt pracy zarządu, to jest efekt pracy wszystkich pracowników i to jest efekt współpracy akcjonariuszy przez ten okres od 2006 od roku 2006 do roku obecnego. Też, jeśli można się odnieść do tego, że spółka się rozwijała, ale nie zachowywała tych profitów wyłącznie dla siebie, tudzież dla akcjonariuszy. Komentując troszeczkę też doniesienia medialne, spółka ECO angażuje się bardzo w życie społeczne w mieście. Tutaj macie Państwo kwoty, jakie zostały wydane w tym okresie na edukację, na kulturę, na sport. Jak Państwo sobie to sumują, to jest ponad 5 milionów złotych. Tak? Także to opinie wyrażane w mediach o tym, że spółka nie angażuje się, no są mocno przesadzone, to są duże pieniądze, w jaki sposób spółka zawsze angażowała się w różne typy działalności charytatywnej i sportowej i my jako akcjonariusz zawsze też staliśmy na stanowisku, że zarabiając w danym mieście powinniśmy się również udzielać społecznie w danym mieście i wspierać te rodzaje działalności, które same z siebie nie są w stanie wyżyć i dlatego też zawsze przychylnie patrzyliśmy na działania zarządu, które powodowały wydatkowanie tych pieniędzy na nie tylko kwestie korporacyjne. Chcielibyśmy też kilka slajdów, jeżeli spojrzą Państwo na następne trzy i to już ostatnie trzy slajdy, jakie mamy, takie porównanie małe zrobić. Tak? Jeżeli spojrzymy sobie na liczbę mieszkańców, wybraliśmy kilka miast w Polsce o podobnym rozmiarze, mniej więcej 120 tysięcy osób, 120 tysięcy mieszkańców. Takie miasta to Elbląg, Koszalin, Tychy, Włocławek, Słupsk. Jak Państwo widzą, liczba mieszkańców jest podobna. I porównaliśmy sobie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej działające w każdym z tych miast. Tak, no po prostu wybraliśmy je, ja przyznam się szczerze, że wybrałem je losowo z internetu, wziąłem i po prostu poprosiłem dane Izby Gospodarczej i Ciepłownictwo Polskie, żeby nam pomogli i przedstawili takie kluczowe liczby. To można spojrzeć, że w miastach o równej liczbie mieszkańców energetyka cieplna płaszczyzny, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, liczby zatrudnianych osób, jest podmiotem wyjątkowym. Tak? W każdym z miast, w Elblągu, w Koszalinie, tych pracowników jest poniżej 200. Czasami nawet tak jak w przypadku Słupska 70 czy 80. Opole w grupie kapitałowej zatrudnia prawie 1000 osób. ECO Opole w samym Opolu zatrudnia 500 osób. Jeżeli by ograniczyć tą spółkę tylko i wyłącznie do miasta Opole, to prawdopodobnie jej rozmiar byłby taki jak pozostałych podmiotów. A wy macie tu naprawdę perłę, która zatrudnia, daje wiele, o wiele więcej miejsc pracy niż każda inna spółka w mieście o podobnym rozmiarze. Jeśli można spojrzeć na następną folię, następna folia przedstawia z kolei zysk netto w milionach złotych. Każda z tych spółek w podobnych miastach generuje zysk w okolicach kilku, no siedlce tutaj do 8 milionów złotych dochodzą.
tak? ECO, zysk ECO za ostatni rok to jest prawie 30 milionów złotych, tak? Czyli to też jest jeszcze jeden dowód na to, że ta spółka się rozwinęła znacznie ponad granicę Opola i ta dywidenda, tak, o której też dyskutujemy, w połowie wpływa do miasta Opole. Jak Państwo sobie zobaczą wyniki finansowe miast innych, to miasto nie miałoby tych pieniędzy i nie zrobiłoby wielu pożytecznych rzeczy, które powstały w tym czasie z tych pieniędzy. Jeśli można jeszcze ostatnią folię pokazać, to też przychody netto świadczą o tym, jak dużym podmiotem jest energetyka cieplna Opolszczyzny. W każdym mieście o podobnym rozmiarze 100-120 tysięcy mieszkańców przychody takiej spółki sięgają w Elblągu 100 milionów złotych, tak? Pozostałych to jest kilkadziesiąt milionów złotych. To są też dobre podmioty, tak? To nie kwestionujemy ich, tak? Tylko że ECO wybiło się ponad przeciętność i ma przychody 350 milionów złotych, prawie 350 milionów złotych. Stąd bardzo się cieszymy, że jesteśmy akcjonariuszem tej spółki. Chcielibyśmy, aby ten rozwój trwał dalej, tak? Aby w trosce o mieszkańców ciepła i o ceny ciepła, o mieszkańców Opola i o ceny ciepła, te ceny utrzymywały się na tym poziomie, na jakim są, tak? Ponieważ nie są ani za wysokie, ani za niskie, jak Państwo widzieli, one są w średniej stawce krajowej, aby wyniki były dzielone między akcjonariuszy, aby spółka udzielała się dalej, tak jak się udzielała w życie społeczne miasta Opole. I do tego będziemy zachęcaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy, do tego będziemy zachęcać również pana prezydenta Opola, aby dostrzegł to i abyśmy wspólnie, tak jak do tej pory zawsze wspólnie, mądrze i odpowiedzialnie z władzami Opola nadzorowaliśmy tą spółkę, pozwalaliśmy jej działać i rozwijać się i będziemy zachęcać pana prezydenta, abyśmy nadal w ten sposób postępowali. Po prostu zaczęliśmy się obawiać, że przewodniczący Rady w osobie rekomendowanej przez miasto nie spowoduje tej neutralności, jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy akcjonariuszami. Tym samym postąpiliśmy tak, jak postąpiliśmy, oddaliśmy te wszystkie kluczowe funkcje. Chciałam tutaj zaznaczyć, że to nie jest tylko funkcja przewodniczącego, ale również wice na ostatniej Radzie Nadzorczej. Oddaliśmy te wszystkie funkcje w ręce pracowników. Po to właśnie, żeby taką neutralność stworzyć i po to, żeby te rozmowy z panem prezydentem rozpocząć. Mam nadzieję, wierzę głęboko, że miasto, będąc na naszym miejscu, postąpiłoby tak samo, jeżeli by rzeczywiście chodziło miastu o interes spółki i o dobre współpracę, dobre relacje z drugim akcjonariuszem.